Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy przegląd zacznę od Altumu, bo chcę pokazać jednemu z kolegów, który o to prosił, jak się mają wielniczki Kakadu. O, tu jest, widzę ich wszystkie, bo widzę. Trzy samce, tam jest samiczka, gdzieś jedna. O, tam u góry. Jedna samica Altum przegania je, bo pilnuje rozwilitki. Tak pilnuje rozwilitki, jak własne dzieci. No ale tak jak mówię, tutaj widać właśnie. Ciekawe, znowu do tyłu gdzieś się wycofały, ale są. Tu jest samiczka, mówię, cała szóstka, która przed chwilą była. O, tu jest samczyk jeden. Tam jest samiczka. Tu samczyk, o, jest pod liściem. Tam jest samczyk wyżej. Także cała szóstka żyje. Wydaje mi się, że rosną, szczególnie po samczykach. Wydaje mi się, że trochę podrosły. Ale samiczki chyba też. Także Maćku, dziękuję jeszcze raz za rybki. Są śliczne, ale osnowy nic się z nimi złego nie dzieje. Tak jak zresztą z innymi rybami moimi. Jest tam mniejsza żabienica, a zobaczcie, taka ta większa to podobiła. Liście tu aż do końca sięgają. I mój tutaj nie daje żadnego nawozu. Udałem środek na ślimaki, widzę, że częściowo wyginęły, ale jeszcze są. Ale tu mają się bardzo dobrze, zresztą widać. Dzisiaj dostały już rozwilitkę. Mam ta samica, bo jest taka pieprzona normalnie. Odkąd zaczęła rozwilitkę dawać. Stoi w tym kącie, bo tutaj zawsze rozwilitki jest najwięcej. I pilnuje te rozwilitki, jak nie wiem, pokarmu czy swojego na rybku. Nie mam zielonego pojęcia, o co jej chodzi. I wszystkie ryby przegania. Nawet te małe kakary, bo oni idiotkata. No tak to wygląda. I to 840 też, jak widać. Wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Chciałem pokazać, jaki mam prąd wody tutaj. Jest cyrkulator i jest deszczownica z filtra. Tutaj pięknie rosną mi też cała czwórka Paraj Pinoy, śliczne rybeczki. To są sporo, przynajmniej 1/3, jak nie więcej, urosły od czasu, kiedy u mnie są. Tu jeszcze, jak widać, pływa rozwilitka. No i tutaj mamy, dzisiaj mają 14 dzień moje maluszki. Już zostają brzuszki dla płetwy tej odbytowej. No to są już takie trójkąty, jak ja to nazywam. I dokładnie jest 14 dzień odwalenia. Rano, tak jak widać, jest oczlik pływa. Jest cały rano oczlika. A za chwilę jeszcze wezmę ją cezę Antemię, bo takie na przemian karmię jeszcze. Mi tej Antemii wystarczy, tak powiem, do połowy tygodnia mi chyba wystarczy jej. Jeszcze podmiany nie robiłem, no, bo woda jeszcze zimna, na razie jest w beczce. Tak się prezentują moje maluszki koi. To będą koi, to nie będą już pomarańczki. Matka jest córką mojej, że tak powiem, założycielki tych moich koi. Dlatego bardzo mi zależało na to, żeby uzyskać właśnie młode po niej. A ten samiec też nie jest pomarańczka, jest w ładnej koi. Mam piękny samce po nim, na przykład ten. To jest formulatek. Tak. To jest po nim.
I są też młode z tego roku piękne. To jest młody samiec z tego roku po nim. Z zeszłego roku, tak, przepraszam, z zeszłego. Jest piękna samica po nim z zeszłego roku. Tu kolejna, a jest jedna, ta, co ja pewnie widzę, która nie ma ani jednego, nie ma nic po prostu czarnego, a może tak. Także piękne ryby są tutaj w samcu. A to jest matka w maluszku. Tam w tył jest ładny samiec, a powiem, że tutaj przygonić nie chciał. Tu jest ten ślepy samiec, on ma już na jedno oko ślepy. Już ma chyba 2 lata, już nie pamiętam jakoś tak. No i to było na tyle. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.